Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam wszystkie nadchodzące, znane nam skiny oraz coś kompletnie nowego! W Giga Gry czyha jeszcze kilka ukrytych zestawów skinów, tak jak to było na przykład krasnalem czy migotką, czyli przedmiotami, których nie było opcji przedwcześnie odkryć. Ostatniej nocy jednak, tym razem samo Fortnite, swoją wpadką doprowadziło do wycieku jednego z ukrytych skinów. Fortnite na swoim Instagramie dodaje do swoich relacji zdjęcie nowych skinów w sklepie i po ostatniej zmianie sklepu do swojej relacji dodało takie oto zdjęcie. Nie znamy nazwy ani ceny tego skina, ale widać, że do tego skina jest bugling w postaci skrzydełek, więc minimalna cena to 1200 feodolców. Ale też na pewno nie kosztuje moim zdaniem 2000 feodolców. Dajcie znać, co uważacie o tym skinie. Wygląda na jakieś połączenie wróżki z elfem. Na pewno znajdzie się w mojej szafce. Jednak w kategorii nadchodzących skinów to nadal nie koniec, ponieważ w plika gry siedzi jeszcze żeński odpowiednik postaci z pakietu PlayStation Plus, Maven. Z jej zbierakiem do zestawu. Od bardzo dawna na swoją premierę czeka też damska wersja skina z pakietu dla NVIDII. Ostatnim, znanym nam ukrytym ubiorem postaci jest damska wersja DJ-a jak mu tam. Będzie to prawdopodobnie skin epicki, poza tym nie znamy nawet nazwy. Co ciekawe, nie ma ona szyi. A w temacie zbieraków, to niedługo w wyzwaniach 14 dni za jedno z wyzwań do odebrania będzie zbierak do Mrożnych Legend. Poza tym jest jeszcze parę innych zbieraków. Niestety, nie wiadomo do jakich skinów należą to przedmioty. Tak za to prezentuje się ukryta lotnia. Samolocik z papieru. A tak lotnia Equalizer, która będzie nagrodą za 14 dzień wyzwań. To za to są przedmioty, których nie ma opcji podejrzeć w grze. Na koniec zostaję was z częścią nadchodzących emotek, których polskie nazwy znamy dzięki Hesku. Ja już dziękuję za oglądanie i życzę wam szczęśliwego nowego roku!